Hej, cześć, witajcie, z tej strony Foxes. Witam was w kolejnym poradniku z Minecrafta na moim kanale. I w tym poradniku pokażę wam, jak zrobić automatyczną farmę z kurczaków. Z tej farmy będziemy dostawać tutaj opieczone kurczaczki. Tutaj będziemy piórka dostawać po nich i to jest właśnie robione już na wersji 1.14. Znaczy, zbudowałem to pod 1.13, ale weszła wersja 1.14 i działa to identycznie. Nic się tutaj nie zmienia. Już wam tutaj pokazuję, jak to działa. Póki co sobie troszkę tylko może muzykę zciszę, bo tutaj będzie gdakania pełno od tych kurczaków. No tutaj po prostu jak najwięcej musicie upchać kurczaków. Taka rada ode mnie, bo też tak próbowałem robić, tylko zauważyłem, że to jest bez sensu. Jak dacie na przykład, no nie wiem, powiedzmy, że tutaj ile może być kurczaków? Powiedzmy, że tu będzie, nie wiem, z 500 kurczaków, nie? Tak po prostu przypuśćmy. Jak dacie 500 kurczaków na dół, to ich będzie tak dużo na takiej powierzchni jak ja mam, że one się po prostu nie będą mieścić. One będą się robić w narożnikach z nich takie kulki, takie, że tutaj powiedzmy w jednym rogu będzie się działo, nie wiem, 100 kurczaków i one po prostu będą się o siebie odbijać i będą ginąć. Po prostu same się będą z ciasności w pomieszczeniu zabijać, także ja polecam takie rozwiązanie, albo po prostu większy obszar, żeby te kurczaki miały choć trochę więcej miejsca, żeby się nie zabijały same. No a reszta to już jest banał, nie? No jak mamy tam kurczaków, wiadomo, przynajmniej dwa, żeby porozmnażać, chyba że jajka pozbieracie, no to tutaj na dole, wszędzie pod tymi kurczakami, wszędzie z każdego piętra jak spadają jajka, to lecą do hopperów. Hopery tutaj sobie podają taką prostą ścieżką, jakby co to trochę sorry, że nie jest taki w pełni ten ekran płynny bardzo, ale no trochę tych kurczaków tu jest. Dobra, i co się tu dzieje? No, tu mamy hopery, które nam przekazują tutaj jajka, które są wystrzeliwane. Tutaj mamy obserwer, nie? No obserwer jak postawić, no to musimy mieć po prostu z obydwu stron te czerwone kropki. Buźkami do siebie muszą być, żeby nam to zadziałało. To jest, no, na zasadzie zegarka, z repeaterów też to możecie zrobić. I teraz tak, jaka tu jest magia? No bo kurczaki żyją, a jednak tutaj patrzcie, jak to leci. Działa to na tej zasadzie, że pod hopperem, znaczy na hopperze, mamy ustawioną półpłytkę. Nie ma znaczenia jaką, chyba nawet półpłytki z drewna się też nie będą palić. No ja sobie zrobiłem tutaj z tego takiego śmiesznego kamienia. I mały kurczak zajmuje pół kratki, nie pali się. Kiedy podrośnie, to duży kurczak się już pali. Wypadają z niego przedmioty, tutaj też, hopery wszędzie na dole, jeden podaje do drugiego. No ten hopper jest ostatni i on podaje do skrzynki. Tak, w jakiejś super filozofii w tym nie ma, no jedynie trzeba troszkę posiedzieć, żeby to zbudować. Możecie to budować w mniejszych, większych wersjach, jak wam tam pasuje. Ja zrobiłem po prostu tak, że no to tego nie jesteście w stanie nawet w kilku kolegów na jakimś tam serwerku przejść, co tutaj jest, bo tutaj nie wiem, w 15 minut to myślę, że tutaj będzie stack na spokojnie z tego, albo niechby pół stacka, to jest mega dużo, no ale też kurczaków jest ile, nie? No kurczaków tutaj to są 4 piętra może, jedno piętro, drugie piętro. Trzecie piętro, czwarte piętro i na dole jeszcze trochę siedzi, nie? No powiedzmy z 4-5 pięterek tutaj zrobiłem na takich wymiarach, no. Nie podaję wam tutaj konkretnie, jakie tutaj mają być wymiary tego i tak dalej. Tutaj tak samo zrobiłem dużą przestrzeń, żeby te kurczaki mogły stać, bo znowu, jak będzie za mała przestrzeń, o tutaj się spalił, akurat z niego wypadło. Znowu, jak będzie mała przestrzeń, jakbym to na przykład zrobił, dobra, dam 4 bloki, nie? 2 na 2. Zrobię taki kwadracik. Ja tak chciałem robić, żeby to jak najmniej miejsca zajmowało, tylko wtedy po prostu kurczaki się zgniatają o siebie. One nie zdążą urosnąć, bo one rosną, nie wiem, powiedzmy 5 minut, a one się w kilka sekund po prostu zabijały same o siebie, nie? No tak jak tutaj macie na przykład, no nie wiem, tu jest ze 30 kurczaków pewnie w jednym miejscu. I jakbyśmy mieli ich jeszcze więcej, to się po prostu zgniotą i nigdy nie będziemy mieli jedzonka. No, także taki w miarę szybki poradniczek się tutaj mniej więcej w 5 minut zmieścimy. Także to jest na tyle. Myślę, że każdy, kto w miarę ogarnia Minecrafta i tam będzie potrafił sobie w Wikipedii wpisać, jak zrobić obserwer albo jak zrobić hopper, da radę to zbudować.
Jak będziecie mieć z czymś problemy, to piszcie w komentarzach. Piszcie też, czy na przykład chcielibyście serię z Minecrafta, bo wyszedł 1.14. Taką po prostu serię, w której przechodzę grę na przykład. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.